No okej, tu znowu Shio, witam. Ja dalej uciekam przed tymi Daedrami i staram się jakoś obejść, podejść z boku. Kto tam wie, jak ja jej rozwalę. No, co jest? No, świetnie, że pierwsza krew, kolego. Nie nuś tam pod nosem. O, wreszcie. No i pierwszą Dremorę mamy rozwaloną. Dremory to są właśnie te naczelne sługi, które są właśnie tym jakimś, nie wiem, prototypem boskiego człowieka, który no oczywiście nie jest zbyt czuły i nie jest zbyt inteligentny. Chociaż Dremora jest jednym z najinteligentniejszych typów Daedry, tak więc nie będę jej tutaj obrażał. No co, to wszystko, nie? Czy my tą macę będziemy mogli zabrać? Chyba nie, nie mamy... A nie! Nie, nie będziemy mogli niestety. No cóż, szkoda. Bo to jest dość drogi przedmiot. To by dziś była druga Dremora, co zniknął? Nie, no bez kitu, gdzie jest druga Dremora? A może mi się... A nie, bo ja wtedy mi się miałem rozdwojone postacie i widocznie widziałem dwie. Okej, w którą stronę mamy iść? Nie no, chyba nie tam, no sorry. To pójdziemy w tamtą stronę. Manę mamy full, więc nic nie musimy regenerować. Okej, to idziemy tutaj. Hop. Mamy ładną kobitkę na ekranie, chociaż niekoniecznie taką ładną. Jakby się nam wydawało na pierwszy rzut oka. Okej, tutaj pewnie będą jakieś stworki. O, już czeka na mnie. Już czekasz na mnie, kolego? Taki mały komitet powitalny widzę. Który jest cienki jak dupa węża w walce. Bo bije się go szybciej niż tego impa. O, serce Daedry, świetnie. One są drogie i przydatne. Oj, 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 tutaj trzeba uważać. Bo tutaj się kolce gdzieś z boku wynurzają. No, padaj. Okej, okay, świetnie, skampie. Wreszcie się do czegoś przydałeś, ginąc. O, to okno jest ładne, tylko szkoda, że nieprzezroczyste. Tutaj mamy taką fontannę, niczym rodem z jakiegoś hack and slasha, która uzupełnia nam życie. Wcześniej były fontanny, które uzupełniały nam manę. Widocznie czymś takim się posługują nasi koledzy. Tutaj jest zejście na dół. Tam nie ma sensu iść, sobie tylko otworzyłem, żeby wiedzieć, gdzie tam byłem. I idziemy pod górę. Chociaż z tamtej strony sobie obejdziemy. Coś tutaj pewnie będzie biegać. Tam na dole widzimy te stworki, które już zdążyliśmy ubić. A nie, o dziwo nic tutaj nie biega. O, korytarze jakiegoś czegoś tam. Nie doczytałem. Oj, coraz bardziej mrocznie się tutaj robi. Widzę. I coraz bardziej będziemy musieli uważać na kroki. Coś... O, właśnie. Troszkę się skamp nam nadział. Na kolce, widzę. No. Okej, ginie. Świetnie, fizyka mu nie pozwoliła przetopić się przez ławkę. Oj, biedny skampie. Oj, cholera, coś we mnie strzela. Tam jest gnojek. Czego szczerzysz tą japę? Zaraz, muszę sobie uzupełnić troszkę życie, pozwolicie. Teraz go zasieczemy. Przykre jest to, że Oblivion's, znaczy, że seria The Elder Scrolls przekształci się w taki bardziej slasher niż takiego pięknego RPG, jakim to było na początku, jak w Morrowindzie było, jak było w Daggerfallu i w Arenie. No ale no niestety, no tak jest z naszym ukochanym Toddem Howardem, czyli szefem tej firmy, która robi właśnie serię The Elder Scrolls. Oj, czy mamy iść tędy? Chyba tędy. O, świetnie. To jest chyba już ta główna wieża, czy nie? Czy się mylę? A nie, to gdzie my idziemy? No nie wiem, pójdę tam, zobaczymy. Chociaż mam pewne obawy.
O, to jest ładny krajobraz. O! O, jakiś dziad tam jest uwięziony, widzę. I tam pewnie będzie też Dremora, nasza ulubiona. Dlatego, że Dremory często się chowają w takich gównianych klateczkach. O, proszę. Strażnik Sigil. Nie, co jest Sigil? Aha, Sigil to jest... chodzi o kamień pieczęci. Bo kamień pieczęci się nazywa w wersji angielskiej Sigil Stone. Swoją drogą, kamienie pieczęci są całkiem niezłą rzeczą do zaklinania. Mamy kluczyk. Mamy kolegę, którego już nie uwolnimy niestety. Quickly, quickly, there's no time. You must get to the top of the large tower. The Sigil Keep, they call it. That's what keeps the Oblivion Gate open. Find the Sigil Stone. Remove it and the gate will close. Hurry, the keeper has the key. You must get the key. Dobra, spokojnie, człowieku. A ty nie wyłazisz stąd? Aha, no nie wyłazisz. No nie, to nie. No to zostań sobie tutaj. Szkoda, że cię nie mogę spuścić na dół. Chociaż nie, w sumie to nawet lepiej, że nie mogę. To lecimy. Chyba musimy się dostać tędy. Chociaż Bóg jeden wie, jak to działa. Nie, no musi tam być jakieś wyjście. Tutaj coś tutaj strzela ciągle. Coś próbuje mnie zamordować. O, jest klucz, świetnie. No i wrota nam się otwierają z cichym trzaskiem. Niczym w jakichś rasowych horrorach. No i niczym w jakiejś rasowej komedii imp stoi prosto w pułapce, która go dręczy niemiłosiernie. To jest chyba krew, która jest tutaj wbudowana. Okej, przeżyliśmy. No, kolego. Czas na ciebie. Może cię zapędzę jeszcze w pułapkę, jak dobrze pójdzie. No i leć. Świetnie. Nawet mi pomogłeś, ginąc. Czy my mamy iść tędy? Chyba nie. Chociaż nie, no musimy iść tędy, bo innego wyjścia raczej nie ma, a tam w dół raczej nie musimy schodzić. O, tak, to tutaj. Nikt tu na nas nie czeka, no bez kitu. Zawsze tu na nas czekają. O jest, proszę. A to jest Dremora Mag. Który jest na tej samej pozycji, bo oni mają jakieś pozycje. Ten się nazywa Churl, czyli Churl po polsku, czytając. I to jest jakaś pozycja właśnie dremorańska. Ech, cholera, uciekł gnojek. Nie, nie, to nie dziadu. Nie, no wrócił, no. Ale dziad. Jak odejdę, to się tutaj... A, teraz zginiesz marnie. Trzeba było patrzeć, co robisz i uciekać, póki miałeś czas. No i świetnie. Dodał mi jakieś ciekawe zwoje, za które pewnie musiałbym słono zapłacić. Okej, wiecie co? Pobiegnę jeszcze to i zrobię, ale wydaje mi się, że możemy się nie wyrobić. Oj, z pewnością się nie wyrobimy. Dobra. Zbieram stąd. Bo ja chcę po prostu osiągnąć ten limit tych 10 minut. A już dobija mi 18 minuta na stoperze. Czyli 9 minuta chyba tego odcinka. 9 z groszem może nawet. No, kładź się. Oj, żeż w mordę. No i pięknie. W ten sposób właśnie skończył nam się miecz. No to będziemy musieli już na żywioł tam pobiec. Oj, cholera, świetnie. To o to mi właśnie chodziło. No, trzeba szybko zapisać. Coś tutaj się niedobrego dzieje. To nic, po prostu musimy biec. Jak się chowa broń? Tutaj się chowa broń. Okej, hop. Teraz on pobiegnie za nami. Musimy po prostu biec ile sił w nogach, złapać ten kamień, bo nam się niefortunnie zepsuło. Okej, manę sobie zregenerujemy. Goni nas ten pierdziel. Oj, cholera, strzela tym gównem. I mnie tylko męczy. O, tu jest kokon. W kokonach są fajne rzeczy, więc zawsze jak gracie w Obliviona, patrzcie, co jest w kokonach, bo kokony to jest po prostu marzenie. Och, świetnie, jeszcze drugi.
marzenie zwykłego takiego eksplorera, że tak to ujmę. Czyli gościa, który łazi sobie eksploruje. Jak sama nazwa zresztą wskazuje. Może ja tutaj wam tłumaczę to łopatologicznie, ale czasami trzeba. Bo to jest pojęcie, którego raczej nikt nie używa oprócz mnie. Okej, hop hop, coś mnie tu siecze. No i kurczę. Cholera, to może być problem z tym, wiecie co? Ja się po prostu schowam za tarczą. Chyba, że nie będę mógł. Czy ja mam tarczę? Raz, dwa, czy mam tarczę? Oczywiście, że mam tarczę. Chowam się za... No, ale tarczy używaj, człowieku! Co jest? W mordę jeża, dobra. Obronisz się tarczą, czy będziesz się bronił rękoma? Cieciu, malinowy. Dobra, już cały świat się rozpada. No, szybko, szybko. Przeżyliśmy, no fartem. Chociaż ten baran oczywiście nie mógł obronić tarczą. Albo ja jakoś to idiotycznie zrobiłem. Ale ewidentnie tarcza była założona, no. Wybaczcie. Gobliny biegną na jakiegoś gościa. No, zamknęliśmy wrota. Świetnie, świetnie. O, wrota się rozpadły. Miasto w zgliszczach. Czyli ogółem pół roboty mamy za sobą. Jeszcze trzeba wyczyścić środek miasta pewnie. Ale dobra, dzięki za oglądanie dwóch odcinków. Zobaczymy się już niedługo, nie? Cześć, czołem, na razie i dzięki.